Na bieżący rok z tzw. listy oczekujących mieszkanie otrzymało 21 osób. Kolejne kilkanaście lokali komunalnych, przedzielone bez kolejki, trafia właśnie do rąk nowych najemców, którzy zdecydowali się zainwestować w remont mieszkań. To już trzecia edycja mieszkania za remont. Zasady są dość proste, a program cieszy się sporym zainteresowaniem osób, które w zamian za przydział gotowe są samodzielnie doprowadzić przyszłe lokum do stanu pozwalającego na zasiedlenie. W tym roku zarząd budynków mieszkalnych zaoferował 13 takich lokali i na wszystkie znaleźli się chętni. Blisko połowa z tej trzynastki to niewielkie mieszkania. Ich powierzchnia użytkowa liczy mniej niż 40 metrów kwadratowych. Nakłady, jakie zobligowani będą ponieść przyszli najemcy, mieszczą się w granicach od kilkunastu do niespełna 60 tysięcy złotych, ale ta kwota dotyczy mieszkań znacznie większych. Oszacowano, że ogółem na roboty budowlane, instalatorskie i sanitarne przyszli najemcy wyłożą łącznie około 360 tysięcy złotych. Po zakończeniu prac zostaną zawarte umowy najmu na preferencyjnych warunkach.